Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forza Horizon 4. Dzisiaj będziemy troszeczkę abstrahując sobie od driftów, porobimy sobie misje fabularne, kurde. Już tyle gram w te Forza, a jeszcze wszystkiego nie ukończyłem, teraz tak patrzę. Cały czas te drifty, live'y, wspólne spotkania i tak dalej. Ciężko mi uwierzyć w to, że naprawdę tego nie zrobiłem. Jakiś czas temu, parę miesięcy temu pojawiła się zupełnie nowa ścieżka kariery i polecam wam ją robić dla osób, które zaczynają dopiero swoją przygodę w Forza Horizon. Na pewno wśród was są takie osoby, bo dostajecie z tego kasę. Normalnie co jakiś czas pojawiają się na koncie dodatkowa kasa z tego tytułu, że zrobiliście sobie te misje. Jakby macie swoje udziały w tej firmie, nie? Która powiedzmy wypożycza samochody. Tutaj będzie chyba firma kurierska jakaś. Jedziemy sobie do tej firmy kurierskiej i ogarniemy, o co tu chodzi. I ta kariera tutaj nazywa się Express... O, za daleko pojechałem. Ta kariera tutaj nazywa się Express Delivery. No i zobaczmy, no, co to będzie. Co będziemy musieli tu robić? Więc tak, musimy za 100 tysięcy kupić, zainwestować swój pieniądz, proszę bardzo. Mam BMW, więc mnie stać, ale nie mogę coś tego kupić. Aha, bo musi przestać gadać. Spoko, kupujemy za 100 tysięcy. Możemy robić te misje w kooperacji, możemy robić solo. Nie jeździłem tego, nie wiem, na czym to polega. Pierwszy raz odpalam, nie mam ani jednej gwiazdki tutaj zdobytej. Będziemy jechać sobie General Motors Company, czyli GMC, samochód dostawczy. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak sobie pomyślałem, że posiedzę sobie z wami i pogram w te misje, bo one są dosyć wymagające, a na kierownicy może być właśnie ciekawie dodatkowo. Nie wiem, co będziemy musieli tutaj zrobić. Mamy tutaj oczywiście wstęp w języku angielskim. Jeśli ktoś ma z Forza w języku polskim, to macie chyba napisy w języku polskim, zdaje się. W każdym razie musimy zaparkować w miejscu przeznaczenia, czyli musimy dojechać w jakieś miejsce i zatrzymać się tam, żeby wykonać naszą misję. Czyli bardzo standardowe misje, nie? Musimy gdzieś dojechać, coś zrobić i tyle. Czasami dostajemy w jakimś miejscu jakieś inne furki. Czekaj, tutaj nie można by było tego jakoś skrócić, bo tam można jechać trochę na przełaj. Mamy na dojechanie minutę 30, więc to chyba będzie gdzieś w pobliżu, zdaje się. Tak, ten samochód jest doładowany. Już mocno, coś tak słychać. Raczej nie jest to jego standardowy, seryjny silnik. Ej, faktycznie, tutaj można było chyba dosyć mocno skrócić drogę. Jasne, że tak. Moglibyśmy na trzy... O, wow, 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 wow. Na trzy gwiazdki. A jest minuta 30, ja już mam minutę 12, trzeba się pośpieszyć. 17. Pojechałem standardowo. Nie, no na ba... O kurde, zapomniałem fuck. Teraz pojedziemy sobie inną drogą, bo widzę, że tutaj można bardzo, bardzo mocno sobie traskę skrócić. Patrzcie, tutaj na końcu tej drogi jest rondo. Mam nadzieję, że to rondo, o którym ja myślę. Jest sobie rondo. Jak przejedziemy między budynkami dokładnie tu, hops, możemy jechać prosto do celu, zobaczcie. Pyk, trochę tutaj hopek jest, ale samochód ma miękkie zawieszenie. Pamiętam, jak mnie to denerwowało, jak zaczynałem grać na kierownicy, to takie częste obracanie samochodu i totalny brak kontroli na offroadzie. Czytałem na różnych forach, jak sprawić, żeby lepiej opanować ten samochód, jak ludzie to robią, że grają na kierownicy, jeżdżą na szutrze i dają radę. No i nie ma recepty, po prostu trzeba się nauczyć. Trochę źle pojechałem, bo mogłem jeszcze bardziej sobie skrócić i nie zjeżdżać na ten asfalt teraz, tylko może później, chociaż ciężko powiedzieć. Dobra, musimy zaparkować, więc musimy się zatrzymać. To jest taki tricky part, bo ten samochód raczej nie ma zbyt dobrych hamulcy. Wszystko poszło w moc, nie? Wszystkie te punkty. Dobra, 3 sekundy. Udało się, oby 3 gwiazdki.
Chyba dwie będą, bo tam było coś powyżej. Nie, no patrz, pół sekundy. O! Za długo, jeszcze raz. Teraz sobie pojechałem w ogóle inną drogą, totalnie na przełaj, tak jak miałem zamiar już wcześniej. Tu trzeba ogrodzenie wziąć chyba z tej strony, tak, tu jest twarde takie ogrodzenie. O, fuck. Cofaj, szybko, gaz, 16 sekund. Ale da się tutaj mocno skrócić. Da się tu mocno skrócić, powinienem się jeszcze wyrobić. Da się tu mocno skrócić i to szybciej znacznie przejechać. Dawaj. Jest! Kurde, na styk, ale się udało. Jest git. No, pięknie. Da się tu dużo szybciej przejechać, tylko trzeba jechać na przełaj. I da się tu fajny czas wykręcić, ale trzy gwiazdki są, to jest najważniejsze. Następną misję Box of Ducks, czyli kaczki, pudełko z kaczkami? O co chodzi? Co jest? Więc będzie trzeba to badać. Znowu mamy ten sam samochód. On może być stunigowany na różne sposoby. Startujemy. A już tutaj widzę pierwszy skrót, jaki możemy zrobić. Zamiast skręcać tutaj, to wystarczy pojechać prosto. Cyk. Oh shit. Ej, słyszę kaczki, what? Ale nie widzę żadnego pudła w środku. Faktycznie. Mamy pudełko z kaczkami. Także tutaj można sobie trochę skrócić, tylko mogłem tam lepiej wjechać. Dobra, jak teraz? Aha, ja nie mogę tego uszkodzić. Braking, okej. Tu chyba też można. No to trzeba uważać. Ja tak trochę sobie skróciłem. O kurde, ja prawie nabiłem już do końca ten limit. I mamy też zaparkować, dobra. O, shit, nie mogę już nic uderzyć. 40 sekund. A ja pojechałem na przełaj. Ale chyba się opłaciło, bo trochę czasu zyskałem na tym. Mamy bardzo dużo czasu na zaparkowanie. Okej. Kaczki trochę się uszkodziły, ale są raczej całe, no. Nice. Startujemy, mam nadzieję, że tym razem jakiś inny samochód. No jest to firma kurierska, więc raczej same wany. Znowu ten GMC, kurde. To jest chyba nasz jedyny samochód obecnie w firmie. Nie no, myślę, że dadzą nam inny. W ogóle zobaczcie, jakie szerokie kapcie, ja pierdzielę. Chyba nie musimy się tym razem spieszyć. Zdaje się, zobaczymy. A jednak musimy. Damage, czyli musimy uważać na uszkodzenia. Nie wiem właśnie, czy jechać przez te skróty. A tutaj sporo już... Ooooo, się nic nie widzę! Już prawie limit ogarnąłem! No nie! Nic nie widziałem przez... O, muszę kamerę zmienić. Czekaj. O, nic nie widzę! Ooooo, się i po temacie! Ja pierniczę, jeszcze raz... A, nie to nacisnąłem. Dobra, startujemy. Wezmę sobie tą kamerę, żeby w nic nie uderzyć, żeby widzieć, gdzie ja kurde mam jechać. Staramy się nic nie uderzyć. Mamy chyba dość dużo czasu, ale nie wiem jak daleko... Aha, 2,5 mili muszę przebyć. Teoretycznie nie tak dużo, ale w Forzie to może być dużo. Zwłaszcza, że mam na to 2 minuty. Już budzik zamknąłem, no ten samochód jest grubo porobiony. Jeszcze w nic nie uderzyłem. Tam miałem poważną kraksę. O, czekaj, bo tu trzeba prosto jechać. Pociąg, spieprzaj. Pojedziemy drogą, tak jak nam GPS mówi. Strefa driftowa, oczywiście musi być drift. Kurde, nawet poszło jakoś. Jestem zaskoczony. Okej, jeszcze mamy dużo czasu.
Trzeba uważać, żeby w nic nie uderzyć, nie? Tego na przełaj lepiej nie cisnąć. Ale dobrze poszło, chyba żadnych uszkodzeń nie mam. Dobra, parkujemy. Cyk. Zaparkowani. A chyba ja dostarczałem jakieś teraz ryby czy coś takiego? Spoko, musimy chyba gdzieś to dalej przewieźć. O kurde, mamy mało czasu, ale nie trzeba już dbać o przesyłkę. Więc jedziemy na przełaj. To jest najlepsze w tej grze, że możesz wziąć Lambo, możesz wziąć jakieś super sportowe autko i grzać na przełaj. Pamiętam, jak gracze się kiedyś burzyli o to, dlaczego w Fordzie można tak robić, w Fordzie Horizon 2, jak to tak? Taką super furą na przełaj? Dobra. A musimy zaparkować, okej. Spoko. No jakbyśmy jechali asfaltem, to byśmy nie zdążyli na pewno, trzeba było jechać na przełaj. Dobrze zerknąłem, ogarnąłem, że nie trzeba teraz patrzeć na ten limit, no nie? Kontynuujemy. Zobaczmy, jaką misję będziemy mieli teraz. No, skoro jest to firma kurierska, to coś musimy dostarczać. Ta fabuła chyba nie jest zbyt trudna, chociaż to jest dopiero... która? Trzecia, czwarta misja? Musimy po prostu tutaj dostarczyć rzeczy. Są tam jeszcze inne takie fabuły, które musimy zrobić i one są bardzo trudne. Odblokował mi się samochód, chyba właśnie ten GMC. A potem będziemy mieli Horizon Wellspin. Pyk, pomijamy losowanko. 10 tysięcy, proszę bardzo. Prawie mi się maździa dropnęła. No i zobaczmy, co teraz będziemy mieli. Wybieramy next chapter. Jak znowu ten samochód, to będę trochę zawiedziony. Już myślałem, że dadzą jakiś inny. Daliby na przykład Mercedesa Unimoga do tej misji. Ja wiem, że my rozkręcamy swoją firmę kurierską. No i na początku to trzeba biedować nawet z jednym samochodem przez tysiące kilometrów, no nie? No ale... to jest Forza, tutaj mamy do wyboru jeszcze parę innych furgonetek. Dobra, mam minutę 20, żeby dojechać na miejsce. Dokładnie. Zobaczmy teraz. Dalej, aha. Mamy chyba kilka paczek do rozwiezienia teraz. Ja się tak dziwię, co tak dużo czasu mamy na to. I też musimy się zatrzymać w tym miejscu, nie? Bo to mamy misję, żeby zaparkować. Uwaga. Oh shit. Final destination, okej. Uuu, mało czasu. Oh shit. Nie! Ej, wcale nie trzeba parkować. Po co ja się tu zatrzymywałem? Tam było napisane park, zmyłka taka. Nie lubię takich zmyłek, oszukali mi. Wystarczy przez to po prostu przejechać. To zatrzymywanie mi tam dużo czasu zajmowało. Patrz, hops. Prościzna teraz. Ile zapasu mamy. A i tak mimo, że się zatrzymywałem, to... no... prawie bym zdążył, nie? Proszę bardzo. 11 sekund zapasu czasu mam. No, powiedzmy 10, tak? Dobrze.
Znowu to same auto. Mogliby dać tego Transita Supervana, czy jak mu tam było. Nie? To by było ciekawe auto. Albo może to Volvo tego takiego, jak ją, Iron Knight jakoś tak się nazywa, no nie? No, to by była dobra fura. A nie ciągle tym, no ale dobra, rozwijamy swoją firmę, więc co musimy zrobić? Park and Destination, 4 minuty, wow. Cztery minuty mamy na dojechanie. Powiem wam, że... Dobra, miałem pochwalić ten samochód. Miałem powiedzieć, że całkiem sprawnie, całkiem fajnie się driftuje, a tutaj... Proszę, jak odwróciło dupę. Mam wrażenie, że trochę nadrobiłem drogi. Można było szybciej to pokonać. Często tak jest w tych różnych wyzwaniach. Najlepsze, najlepiej można było skracać sobie w wyzwaniach Top Gear. Jeśli chcecie sobie zobaczyć poradnik, w jaki sposób można wygrać bardzo łatwo to wyzwanie Top Gear, mam specjalny odcinek, który poświęciłem właśnie temu, jak szybciej można, jak oszczędzić czas w ogóle na tych wyzwaniach. Wiecie co, ja nie muszę tutaj oszczędzać samochodu, żadnego ładunku, ani nic. Pojadę sobie na przełaj. Skąd tam się wziął ten ciągnik? Może po prostu był na polu u siebie, żeś do niego wjechał, wparował tym pociągiem. Dobra, jadę na przełaj chyba, nie? Jakieś 4 minuty czasu mamy, żeby tam dojechać. Tam będzie pewnie jakaś misja do wykonania, jestem tego pewny. Ja wiem, że mógłbym słuchać tego gościa, co on tam do mnie mówi, ale wiecie co, ja już się nasłuchałem. Ja tu mam swoją karierę, ale rozbudowuję swoją firmę kurierską i tyle. Lucek and Company. Musimy na zamek pojechać. No to już wiem, skąd tyle czasu. Spróbujemy na przypale skoczyć sobie tam. Jak tu się musimy sobie nacelować. To nie trzeba było mieć super dużej prędkości. Dawaj, dawaj, nitro! Jo, co? Nie! Nie! Co się stało? Dobra, mam jeszcze kupę czasu. Mam nadzieję, że to jedyny punkt, jak gdzie mam dojechać. Ej, no doleciałem! Ja nie lubię tego automatycznego resetowania w Fordzie. O co chodzi? Dawaj, 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 dawaj! Co się dzieje? Nie! O man, i co teraz? Ach, czekaj. Reset. Jaki shit. No teraz miałem za mało prędkości, ale wtedy było perfekcyjnie. No. Dobra, ja myślę, że to nie będzie chyba ostateczny punkt. Że trochę będę miał przerąbane, bo teraz tak wiesz, przygrzałem tutaj. Chyba można tu wjechać na ten zamek, bo to są takie już ruiny właściwie. Niż zamek, nie? Tutaj musimy sobie zaparkować. I uwaga. A jednak nie. Okej, mieliśmy bardzo dużo czasu, żeby tu dojechać. Showtime, czas na showtime. Ciekawe. Oho, beat the skill star. Uła, dobra. Na szczęście jesteśmy na wydmach. A bardzo dużo skillsów dostaje się właśnie za skakanie. Ja akurat mam wyłączony widok tych skillów, ale powinniśmy to nabić. No dość trudne to może być. Trzeba dosyć uważać, żeby po prostu samochód nie przewrócić na bok, co akurat w przypadku tego auta jest dosyć proste. Czyli tak, driftujemy, skaczemy, nabijamy punkty, miażdżymy, za to dostajemy skill pointsy. I musimy... O fuck, skasowały mi się. No już lipa. Od nowa, widzicie, nie mam ani... Ach! Dobra, jeszcze raz. Teraz włączyłem sobie skille. O, będzie widać wszystko, nie? Wtedy mi się zresetowały, bo upadłem jakby naprzód. O, widzicie, jak tak upadnę, to mi się resetują. Jezu, to resetowanie pozycji mnie dobija. Musimy tutaj na tych wydmach skakać.
tutaj naprawdę dużo można punktów nabić, tylko tak jak mówię, no samochód jest wywrotny, więc dodatkowo trzeba uważać. To nie jest GTA, tutaj nie możemy sobie w locie samochodu odwracać na koła czy coś. I tak, driftowanie, skakanie. Nie chcę za dużej prędkości tu mieć, bo mówię, no wtedy to łatwo samochód wywrócić. Więc na spokojnie, dwójeczką sobie pyk. Rozwalanie, pyk. Skakanie, pyk. Już było blisko. Dobra, na pewno już mamy 25 tysięcy. Nie wiem, ile jest na 3 gwiazdory. A ja się tutaj biegami specjalnie chyba nie muszę przejmować. Rzucam dwójkę, jedynkę. Och, 90. Na 3 gwiazdki 125. Gitara. Damy radę w minutę. Powinniśmy. Ile nie będę się rozbijał. Uwaga, powoli. Nie za szybko. Nie za szybko. Nie za szybko. Jest dobrze. Ale mi tu kierownicę wyrywa. Tu rozwalanko, driftem, pyk, pyk. No chyba już to mamy, nie? 3 razy 18 tysięcy. Myślę, że leciutko. Ale jedziemy dalej. Może się rozwalę i stracę wszystkie punkty. Czemu by nie? Dobra, wystarczy. Mało brakowało. Jakby się trochę inaczej wybił, to by była kaplica. Dobra, mamy to. I pyk. Mamy? Mamy. Prawie 200 tysięcy nabite. Na pewno tu można nabić i z pół miliona lekko. Ale jest dobrze. Wystarczyło, prawda? Zrobiliśmy. No i moja firma kurierska się rozwija. Jak skończę sobie całą tą karierę, to będę miał dodatkową kasę za każdym chyba zalogowaniem się do gry, zdaje się. Chyba tak to tutaj działało, już nie pamiętam. Dokończymy sobie tę misję na następnym odcinku, na który was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem. Hejas!